Ahoj, żeglarzu. Ahoj, ahoj. Żeglarz się przedstawi. Piotrek, jestem, bardzo miło. Co on robi tu? Co on tutaj robi? Może troszeczkę za... odciąża nas od wach. Tak, wracając do samego początku, to mam wrażenie, że troszeczkę tyci. Dzięki mnie ta łódeczka jest pod wami, bo traf chciał, że znalazłem ją na jednej ze stron internetowych i podesłałem jako przykład, co tam można znaleźć. Pamiętam, jak dziś odpowiedź Łukasza na maila: zbyt piękne, żeby mogło być możliwe. Tak jest. A 3 dni później pojechaliście ją oglądać. Także czuję się takim malutkim tatusiem chrzestnym łódeczki. A teraz w tej chwili płyniemy w kierunku przeciwnym do tego, w którym jechaliśmy kilka dni temu, objeżdżając Gomerę. Opływamy ją od północy w kierunku na La Palmę. I tak się trafiło, że mam pierwszą wachtę dzisiaj, co dobrze się składa chyba, tak? Bardzo dobrze się składa. Mam sobie możliwość... Jesteś wypuszczony, masz okazję poszaleć. Szczególnie po tygodniowym posiedzeniu w marinie. To było najdłuższe siedzenie w marinie w moim życiu. W twoim też. Opuncja, zaraz się pokaleczy. Szkoda, że nie. Au. Au. Musisz na rękach? Pewnie. Trzeba wyjąć kolce. O, kolce! Takie ładne kolce. To o tym mówiłem. In the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Widoczne poniżej plantacje bananowca są obok turystyki głównym źródłem dochodu wyspy. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. Zanim obiorę dalej, dokonam testu organoleptycznego. Co pan znalazł, panie Łukaszu? Znalazłem w Patrycji woreczku z niespodziankami kujące opuncje. Wygląda na degustacji. Miodzio. Warto rwać więcej.
bianko? Bianko? Ja to i tak tylko poprowadzę, czerwone? Tak? Także wy sobie tinto. Wybierajcie. Tinto. Tinto, por favor. Dos. Ale wieje. Ale jest tak pięknie. Te spalone drzwi to jest pamiątka pozostawiona jeszcze po XVII-wiecznym ataku kalwińskich piratów, którzy próbowali doszczętnie zniszczyć Santa Cruz. Na szczęście im się nie udało, tutaj się zatrzymali i od tej pory w tym kościele mieszkańcy składają dziękczynienie za to, że cudowny obraz, który wisi tutaj w lewej nawie, ochronił miasto przed kalwińskimi piratami. Symbolizuje wyspę. Symbol La Palmy. Jeden z karów, którzy tańczyli. Dziękczynny taniec po tym, jak Madonna zesłała wreszcie w XVIII wieku po długiej suszy deszcz. I kolejny raz. Karzeł tańczący polkę, a na drugim planie Święta Maria. Największy z galeonów Krzysztofa Kolumba. Tutaj pałacyk budowany wokół drewnianej sceny, która jest kolejnym elementem historii związanej z Madonną. Obok tej sceny jeden z majętnych mieszkańców dokładnie w 1800 roku dobudował jeszcze spichlerz i ufundował postawienie tutaj 21 mniejszych i dwóch większych dział. Co 5 lat właśnie tutaj kończy się festyn dziękczynny.